Cześć, jestem Klaudia, a to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W reakcji spalania całkowitego butanu powstało 44 gramy tlenku węgla 4. A więc ile gramów butanu uległo spaleniu? To żeby cokolwiek tutaj policzyć, musimy przeprowadzić to spalanie całkowite butanu. Zacznijmy od tego, że butan jest alkanem. Wzór ogólny na alkany to CnH2n plus 2. I że jest czwarty w kolejności w szeregu. To znaczy, że ma 4 węgle. I dzięki tej informacji jesteśmy w stanie wyliczyć liczbę wodorów. 2 razy 4, bo nk to 4, 2 razy 4 to 8, dodać 2 to 10. Spalanie całkowite ma swój schemat, czyli mamy tutaj tlen, a w produktach nawet nam napisano, że mamy tlenek węgla 4, czyli nic innego jak dwutlenek węgla CO2, dodajemy wodę. I robimy to metodą CHO, lewo, lewo, prawo. Czyli patrzymy sobie na lewo i wyliczamy sobie liczbę węgla. Mamy 4, to tu wrzucamy 4. Wodory. Znów patrzymy na lewo. Mamy ich 10, ale uwaga, tu jest 2, czyli 10 dzielimy na 2, a to jest 5. Tleny patrzymy na prawo i wyliczamy 4, tu trzeba to wymnożyć. 4 razy 2 to 8, dodać 5, bo tutaj nie wymnażamy. To jeszcze raz. 8 dodać 5 to 13. I tutaj już mamy 2, więc 13 dzielimy na 2, ale to nam wychodzi w ułamku. Więc zapisujemy 13 na 2 i wymnażamy to razy 2, aby pozbyć się właśnie tego ułamka. Ok, no i teraz to mamy. Czytamy jeszcze raz. W reakcji spalania całkowitego butanu powstało 44 gramy tlenu węgla 4. Tego. Powstały nam 44 gramy. Oblicz, ile gramów butanu uległo spaleniu. Mamy się doliczyć tego. I zawsze, gdy mamy jednego... wartość z masą w gramach i to jest koniec, to musimy się posiłkować masą cząsteczkową, czyli tym, co ma w jednostce unity. Zaczynamy od tego, że mamy masę C4H10. Mamy w tym związku chemicznym 4 węgle, czyli robimy 4 razy. I przenosimy się do układu okresowego pierwiastków chemicznych i odczytujemy przy węglu, jaką ma masę cząsteczkową. 12 unitów. I mamy 10 wodorów. Szukamy wodoru, odszukujemy masę cząsteczkową, czyli mamy 1 unit. Wymnażamy, sumujemy. Ok. I jeszcze potrzebujemy pomocy z tym, czyli mamy masę CO2. Tym razem mamy tylko 1 węgiel, więc 12U. Dodać. I teraz uwaga, tu mamy 2 tleny. Patrzymy na układ, szukamy tlenu i widzimy, że ma 16 unitów. Wymnażamy. Sumujemy. Ok, teraz tworzymy proporcje. Z x tego powstało 44 gramy CO2. I teraz uwaga, to też musimy wymnażać, bo mamy 58 unitów. Spoko, ale to jest C4H10, a my tego mamy 2. Czyli robimy 2 razy 58 unitów. Powstało nam, i tu uwaga, tu jest 8, razy 44 unity. Zaczynamy od wymnażania. Może w sumie to nie wiem, jakby było najprościej. Dobra, powymnażajmy to sobie. Czyli tutaj będziemy mieć jeszcze raz proporcja x, to 44 gramy i to daje nam 116 unitów, a to nam daje 352 unity. Ok, i teraz zaczynamy od mnożenia na skos, tam gdzie mamy niewiadomą, czyli x razy to. 352x daje nam 44 razy 116. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli mamy x równa się 44 razy 116 na 352. Posiłkujemy się kalkulatorem i wychodzi nam 14,5. Patrzymy, x był przy gramach, czyli powstało nam 14,5 grama. Tu mamy x, a to był butan. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.